Jaruś z chłopaków do wzięcia wyśmiany przez kabaret. W sieci wrze, chamstwo. Jaruś Mergner został sparodiowany przez kabaret. W 2019 roku formacja K2 przygotowała z gośćmi skecz o nazwie Chłopaki do wzięcia. O archiwalnym nagraniu kabaretu przypomniano w mediach społecznościowych. Internauci są wściekli. Jaruś z Chłopaków do wzięcia został sparodiowany przez kabaret. Jaruś Mergner Chłopaków do wzięcia jeszcze do niedawna zmagał się z osobistymi problemami. Gwiazdor serialu Polsatu rozstał się z Gosią, która miała być napuszczana na niego przez sąsiadkę. Ukochana Mergnera ponoć zbyt często słuchała rad kobiety, której miało zależeć na rozbiciu ich związku. Jeszcze wcześniej przyjaciel Jarka, pan Tomasz, mówił, że Gosia traktowała bohatera Chłopaków jak zwykłą skarbonkę. Para przez jakiś czas pozostawała w separacji. Ich drogi zeszły się po urodzinach Jarusia, które udokumentowano w serialu. Mężczyzna żalił się wówczas, że wciąż cierpi po rozstaniu i nie może zapomnieć o małżonce. Niedługo później Jarek i Gosia zamieścili w sieci nagranie, w którym poinformowali fanów, że będą odbudowywać swój związek. Okazuje się jednak, że momentami trudne życie Jarusia stało się obiektem drwin jednego z polskich kabaretów. Na Facebooku furorę robi nagranie ze świętokrzyskiej gali kabaretowej 2019, podczas której formacja K2 wraz z gośćmi sparodiowała kilku bohaterów programu Chłopaki do wzięcia. Wśród nich nie zabrakło Jarusia, co po czasie rozjuszyło internautów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, w których zarzucano kabareciarzom naśmiewanie się z chorego człowieka. Część internautów stwierdziła również, że Jarek powinien wnieść pozew do sądu. Poziom mniej niż zero. Żenada, koszmar. To ma być śmieszne, kabareciarz za zeta, kabaret kabaretem, ale naśmiewanie się z ludzi chorych nie jest zabawne. Chamstwo w pełnym słowa tego znaczeniu, powinien was pozwać do sądu, debile, jak można się nabijać z chorego, chamstwo naśmiewać się, z osoby takiej jak Jarek, życie go bije i do tego ludzie mają z niego bekę. Żenada, chamstwo i dno, czytamy w komentarzach. Jaruś z Chłopaków do wzięcia chce wybudować dom. Gdy jedni żartują sobie z Jarusia, on obmyśla poważne plany na swoją przyszłość. Przypomnijmy, że gwiazdor Chłopaków znalazł pracę jako handlarz roślin. Zajęcie to okazało się dla niego tak korzystne finansowo, że może pozwolić sobie na życie na poziomie. Jarek żartował w jednym z filmów na TikToku, że kaszankę, salcesonik i pasztetową je bez chleba, bo kto bogatemu zabroni. Nasz pies, Puszek, też je bez chleba, wtrącił wtedy pan Tomasz. Co więcej, Jaruś ujawnił fanom, że chciałby wybudować dom. Fundusze na budowę chciałby zgromadzić poprzez swoją aktywną działalność w sieci. Dzięki internetowi może uda mi się zarobić na ten domek. Fajnie by było, ten co coś działa, coś robi, osiągnie ten luksus, mówił Mergner.